11 września 2018, znowu jesteśmy na ulicy Kaśnickiego Kochanowskiego, przyglądamy się przy miejskim inżynier ruchu, coś tutaj zrobił z tym parkowaniem. Tu jak widzimy, nic się nie zmieniło. To nawet już policjanci da zaparkowali, że głowa boli. Ale żeście chłopy zaparkowali, kurde. Miłego dnia życzę. Przejdziemy dalej. Zobaczymy, jak tam alpiniści zaparkowali. Nie da się tu przejść w żaden sposób. Teraz zobaczymy, jak parkują. Nawet nam tu przez głowę nie przechodzi, że to są samochody policjantów. Nie no, to nam to się nie mieści w głowie. Chyba, że to jacyś alpiniści. Albo sobie nie radzą policjanci z tymi, którym zajmują miejsca. Po prostu bałagan pod oknami policji, która powinna być wzorem do przestrzegania prawa. Nadal parkują tam radiowozy, zasłaniając przejście dla pieszych. Mieliśmy taki tam kliniczny przykład, ale chłopaki się ogarnęły i włączyły sobie te wariaty tak zwane. To nie zmienia faktu, że nadal stoją na ścieżce rowerowej i nadal zasłaniają przejście dla pieszych. Żeby to było jasne, jest to posterunek policji.